Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów opowiem Państwu o kieliszkach. No, taki temat w zasadzie, no nie wiem czy za bardzo do telewizji, ale kieliszki, które tutaj koło mnie stoją, to są taki przegląd różnych rodzajów małych kieliszków, bo myślę, że możemy kiedyś zrobić audycję o dużych kieliszkach. To są małe kieliszki, o niektórych coś opowiem. Jeżeli chodzi o trwałość tych przedmiotów, no to proszę Państwa, podam jako przykład, że szklane kieliszki są bardzo nietrwałe, bo muszę się przyznać, że przygotowując się do tego programu, też zbił mi się jeden bardzo ciekawy kieliszek. Resztę wyrzuciłem, dzisiaj znalazłem jeszcze kawałek, także naprawdę są to rzeczy bardzo nietrwałe. I trzeba bardzo o nie dbać. Te niektóre kieliszki tutaj na samym początku to są piękne kieliszki z kolorowego szkła. Ja najbardziej lubię szkło uranowe, czyli taki kolor jak ten. Bardzo lubię szkło kobaltowe. Są to takie malutkie, wygodne kieliszki. Tu takie designerskie, art dekowskie, piękne kieliszki w różnych wspaniałych szlifach, w różnych rozwiązaniach z ładną ornamentyką. Także naprawdę są to bardzo ciekawe przedmioty kolekcjonerskie. Oczywiście mogą być kieliszki reklamowe. To jest na przykład kieliszek reklamowy pana, który miał wyszynk w Górze Śląskiej. Tu jest też bardzo ciekawy kieliszek pana, który sprzedawał likiery we Wrocławiu. No, mogą być też kieliszki pamiątkowe. To jest na przykład kieliszek pamiątkowy z I wojny światowej. Tu też bardzo ciekawy kieliszek porcelanowy zrobiony z izolatora od prądu. Proszę zobaczyć, izolator od prądu, pomalowany, ładny pruski orzeł, pruskie kolory, trochę zaznaczone z energetyką, bo sprawa napięcia, ale jest to bardzo, bardzo ciekawy kieliszek. Oczywiście kieliszki mogą być z różnych miejscowości. Tu na przykład też taka panorama trzech widoków na ładnym takim secesyjnym kielichu z ładnego białego szkła. Jeżeli chodzi o kieliszki praktyczne, to bardzo ciekawe są kieliszki lekarskie. Proszę zobaczyć, kieliszek, gdzie pisze jedna łyżeczka, pół łyżki i duża łyżka, czyli typowy do dozowania lekarstw i tak zwany ocznik. Słyszałem, że niektórzy z tego potrafią wódkę pić, ale jest to w ogóle kieliszek do pukania oka. Było to wyposażenie każdej apteczki takiej w miejscach pracy czy w różnych miejscach takich, gdzie ludzie przebywali i musiała być apteczka. Jeden z młodszych kieliszków, który tutaj jest na tej wystawie, bardzo ciekawy kieliszek, polski wódka wyborowa i on ma taką dziwną budowę, ponieważ do niego jak się naleje troszeczkę alkoholu, to nawet może bujać, można różne tutaj przechodzić wstrząsy i nic się z niego nie wyleje, czyli jest to tak zwany kieliszek taki podróżny. Może teraz jeszcze, żeby mówić troszeczkę o szklanych kieliszkach, to też bardzo ciekawe kieliszki, to jest na przykład kieliszek pamiątka z Zakopanego, tutaj też bardzo ciekawa ornamentyka i również Zakopane, ciekawy napis, także są to na pewno kieliszki, które można zbierać. Oczywiście z łuski od pocisku możemy zrobić elegancki kieliszek, 38 rok, bardzo ładna łuska i z tego zrobiony kieliszek. W 29 roku wystawa powszechna w Poznaniu, czyli tak zwana PWK, również bardzo ładny kieliszek pamiątkowy z tej wystawy z panoramą Ratusza Poznańskiego. Tu na przykład kieliszek srebrny, jest to chyba nagroda w zawodach pływackich we Wrocławiu, też bardzo ciekawy przedmiot. Oczywiście kieliszki, wrócę do I wojny światowej, tutaj są dwa kieliszki, tu jest herb miasta Arras, a tu jest herb miasta Verdun. Przypomnę, że w obydwu tych miastach w czasie I wojny światowej odbywały się bardzo długotrwałe potyczki pierwszowojenne i stąd one przeszły do historii. No jeżeli chodzi o kieliszki metalowe, no to jest ciekawy kieliszeczek. Jest bardzo długo w mojej rodzinie i według tradycji podobno jest to ten taki kieliszek, który się stawiało, jak dziecko ma roczek i się daje książeczkę do nabożeństwa, różaniec, monetę, kieliszek i się patrzy, co dziecko wybierze. To jest podobno właśnie taki przechodni kieliszek w mojej rodzinie. Oczywiście kieliszki mogą być składane, proszę zobaczyć. To jest w zasadzie kubeczek, ale pojemność kieliszeczka, czyli też taki ładny cynowy, o i go składamy i jest, zajmuje mniej miejsca. No i oczywiście też proszę zobaczyć takie naczynie do picia higieniczne wykonane
z aluminium. Bardzo ciekawy napis tutaj, 3 czerwca 1921, wygrane w kole szczęścia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, są takie jarmarki, gdzie można sobie właśnie zakręcić koło szczęścia i coś wygrać. I oczywiście w środku taki składany aluminiowy kieliszeczek. Bardzo ciekawa czyjaś pamiątka, która obecnie jest w moich zbiorach. Na koniec chciałbym Państwu pokazać kieliszeczek, który też jest wiele, wiele lat w mojej rodzinie. Jest związany na pewno z dwoma osobami. Mój dziadek umierał w wieku prawie 90 lat. No i wiadomo, starsi panowie mają kłopoty z sercem. Ta pompa nie zawsze chce dobrze pracować. Świętej pamięci doktor Kaczmarkowski, będąc bardzo młodym lekarzem, przychodził do mojego dziadka i zawsze mówił: panie Felkel, przed nocą wypić taki kieliszeczek koniaku, to się pompa w nocy na pewno nie zatrzyma. I trzeba przyznać, że była to bardzo skuteczna diagnoza, ponieważ na pewno mój dziadek nie szedł z powodu serca, tylko z powodu wieku. Także każdy kieliszeczek, który tutaj pokazuję, może mieć jakąś swoją historię, a te niektóre, o których wspomniałem dłużej, są już, jak to się mówi, pamiątkami rodzinnymi i mogą być zaczątkiem jakiejś ciekawej kolekcji. Także życzę Państwu fajnych kieliszków po drodze, bo można się do takich rzeczy też przywiązać i można sobie z tego zrobić bardzo ładną kolekcję, nie patrząc na funkcjonalność tego kieliszka. Dziękuję.